Cześć, witajcie w moim vlogu. Jesteśmy przed kinem Kosmos. Pewnie domyślacie się, w jakim mieście jesteśmy. Nie mylicie się, jesteśmy w Berlinie. Zapraszam was na wycieczkę po dzielnicy Friedrichshain, Kreuzberg. Pokażę wam najciekawsze miejsca, które moim zdaniem warto tutaj zobaczyć. Miejsca, które lubię, którymi chciałbym z wami się podzielić. I mam nadzieję, że zachęci was to do samodzielnej eksploracji Berlina. Wspaniałego miasta. Zaczynamy! Zaczynamy od Karl Marx Allee. Kiedyś ta ulica była domem dla najważniejszych postaci ze wschodniego Berlina. Dziś staje się domem dla najlepszych restauracji, kawiarni w tym mieście. My udajemy się do jednej z nich, do kawiarni Coffee Profilers, prowadzonej przez dwóch braci. Stefanosa, mistrza świata w baristów z 2014 roku i jego brata Stavrosa. Wyszliśmy właśnie z kawiarni, spotkaliśmy tam naszych rodaków, baristów i dowiedzieliśmy się od nich, że lokal nie nazywa się już Coffee Profilers, natomiast dalej czerpie z dziedzictwa tego lokalu, czyli smak, aromat i niepowtarzalność tego miejsca pozostaje niezmieniona. Dobra, wystarczy o kawie, zabieram was w następne ciekawe miejsce. Ruszamy! Jeżeli Berlin to Himalaje muzyki techno, to ten klub jest jego najwyższym szczytem, Mount Everest. Jedni kochają go, jest to dla nich stolica tej muzyki, prawdziwa Mekka. Inni z kolei nienawidzą tego miejsca za niesprawiedliwą i niezrozumiałą selekcję na wejściu. O tym, jak ciężko dostać się do klubu Berghain, świadczą setki opinii w internecie. Ludzie piszą poradniki, nagrywają filmy, jak zwiększyć swoje szanse na dostanie się do tego klubu. Selekcjoner tego klubu jest w Niemczech prawdziwym celebrytą. Piszą o nim książki i nagrywają filmy. Nawet jeżeli nie jesteście fanami muzyki techno, jest to miejsce, o którym powinniście wiedzieć. Berlin jest specyficznym miastem. Nie ma tutaj jednego centralnego rynku, placu, przy którym mieszkańcy spędzaliby czas. Każda dzielnica ma swoje małe miejsce, przy którym mieszkańcy lubią przebywać. Nie inaczej jest w przypadku dzielnicy Friedrichshain. Tym miejscem jest Boxhagener Platz, przy którym właśnie jestem. Wokół tego placu jest zatrzęsienie wspaniałych restauracji, kawiarni, w których można zjeść kuchnię praktycznie z całego świata. Dodatkowo co weekend odbywa się tutaj targ, na którym spróbować można świetnych produktów od lokalnych wystawców. Wspaniałe miejsce. A teraz zabieram was na burgera. I nie będzie to ta znana sieciówka, którą za chwilę zobaczycie za mną, tylko prawdziwy mistrz burgerów, legenda Kreuzbergu, Burgermeister. Idziemy na burgera, moim zdaniem najpyszniejszego burgera w Berlinie. Na pewno jednak najciekawiej zlokalizowanego. Znajduje on się bowiem w budynku po starym szalecie miejskim. To takie typowo berlińskie, niesztampowa lokalizacja i często długa kolejka po pyszne jedzenie. My jesteśmy dzisiaj dość wcześnie, więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na bułkę z pyszną, soczystą wołowiną. To wszystko w pierwszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. W następnym zabieram was na Kreuzberg, gdzie pokażę wam kilka fajnych miejscówek. Trzymajcie się, cześć!